Otwórz i przekształtuj w obraz mnie swój. Ty się skarcasz, jak gliną twą. Chętnie się poddam, byś rządził mną. Bądź wola Twoja, o Panie mój, doświadcz mnie, Mistrzu, jam uczeń Twój. Pragnę w ofierze złożyć Ci się. Na pierwszym miejscu w modlitwie Ojcze Nasz Pan Jezus postawił uwielbianie Boga, a na drugim prośbę o przyjście Królestwa Bożego, które już omówiłem. Następną prośbą w modlitwie Ojcze Nasz jest bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. To samo można wyrazić również słowami Twoja wola niech się spełnia na ziemi tak, jak i w niebie. W niebie Boża wola jest spełniana, ale na ziemi nie jest ona wszędzie i zawsze spełniana. Nie jest Bożą wolą, żeby ludzie żyli w grzechu, bo grzech pociąga za sobą tragiczne skutki. To grzech jest powodem wojen i nieszczęść. Bożą wolą jest, aby ludzie odwrócili się od grzechu i żeby żyli w miłości i sprawiedliwości. Bożą wolą jest, żeby wszyscy ludzie uwierzyli w Niego i mieli życie wieczne. Drodzy słuchacze, pozwólcie woli Bożej spełniać się w waszym życiu. Modląc się, bądź wola Twoja, zastanówcie się, czy te słowa wypowiadacie szczerze z pragnącym sercem. Jeśli odmawiacie tę modlitwę, a nie pozwalacie woli Bożej spełniać się w was, to modlitwa ta będzie próżna. Modląc się dalej modlitwą Ojcze Nasz, wypowiadamy słowa chleba powszedniego daj nam dzisiaj. Z tych słów wynika, że mamy prawo prosić Boga również o zaspokojenie naszych materialnych potrzeb. Bóg troszczy się o nasze codzienne potrzeby, jeśli żyjemy dla Niego. Proszę posłuchać, co mówi psalmista Dawid na ten temat w psalmie 37 i w wierszu 25. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego ani potomków jego żebrzących chleba. Pan Jezus tak nas ostrzega przed niepotrzebnym troszczeniem się o żywność i inne ziemskie rzeczy. Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść albo co będziemy pić, bo tego wszystkiego poganie szukają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Proszę zwrócić uwagę, że Pan Jezus nie postawił prośby o chleb powszedni na pierwszym miejscu w modlitwie Ojcze Nasz. Na pierwszym miejscu znajduje się uwielbienie Boga i prośba o przyjście Jego Królestwa. Ludzie odwracają ten porządek w życiu, oni najpierw szukają rzeczy materialnych, a potem dopiero duchowych. Oni sprawę Królestwa Bożego zostawiają na koniec. Większość ludzi wcale nie myśli o Królestwie Bożym. Drodzy przyjaciele, my nie potrzebujemy się troszczyć o ziemskie rzeczy, bo Bóg obiecał dać nam rzeczy, które potrzebujemy w życiu, pod warunkiem, że postawimy Boga i Jego sprawę na pierwszym miejscu w naszym życiu. Dalsze słowa modlitwy Ojcze Nasz brzmią następująco. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wysłuchanie tej bardzo ważnej prośby jest uwarunkowane przebaczeniem naszym winowajcom. Gdy nie przebaczamy tym, którzy zawinili względem nas, to nasza modlitwa do Boga o przebaczenie będzie daremną.
Ostatnią prośbą w modlitwie Ojcze Nasz jest: nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Jeśli nie prosimy Boga o siłę do zwycięstwa pokus, to łatwo staniemy się ich ofiarami. Posłuchajmy, jaką radę nam daje święty Paweł w 6 rozdziale swego listu do Efezjan. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Święty Piotr przekonał się o mocy szatana, gdy złamał przyrzeczenie wierności i zaparł się trzykrotnie Pana Jezusa. Pan Jezus z góry powiedział Piotrowi, że się go zaprze, ale on nie chciał wierzyć w to, tylko przyrzekał: choćbym miał z Tobą umrzeć, nie zaprę się Ciebie. Wtedy Piotr nie znał jeszcze mocy diabła i sądził, że jego odwaga i postanowienie mu wystarczą. Drodzy słuchacze, nasze postanowienia i przyrzeczenia czynienia dobrego nic nam nie pomogą, jeśli nie weźmiemy zbroi Bożej, o której nam pisze apostoł Paweł w dalszych wierszach 6 rozdziału swego listu do Efezjan. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić odpór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie więc, opasawszy biodra swoje prawdą, ubrawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Święty Paweł posłużył się tutaj zbroją, jakiej żołnierze używali w owe czasy, aby nam wyjaśnić, co musimy posiadać, żeby zwyciężyć duchową walkę z szatanem. Nie myślmy, że Bóg nie dopuści na nas żadnej pokusy. Tego On nikomu nie zagwarantował, ponieważ sam Pan Jezus i pierwsi chrześcijanie byli kuszeni. Bóg nam jednak zagwarantował zwycięstwo w każdej pokusie. Pismo Święte nam wyjaśnia, że Bóg nikogo nie kusi do złego, ale On do pewnego stopnia pozwala diabłu kusić nas. Słowa „nie wódź nas na pokuszenie” są prośbą do Boga o niewystawianie nas na takie pokuszenia, których byśmy nie mogli zwyciężyć. Piotra Pan Jezus wystawił na takie pokuszenie, bo on był pewnym siebie. Podobnie Bóg również wystawił na pokuszenia do niepokonania innych, którzy stali się pyszni i nieposłuszni. Bóg nie dopuści na tych, którzy Mu ufają i są pokorni, pokuszenia, które by ich załamało. To nam gwarantują słowa Pisma Świętego z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian z 10 rozdziału i z wiersza 13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Te słowa święty Paweł napisał do wierzących, którzy posiadali zbroję Bożą. Ci, którzy jej nie posiadają, nie mogą odeprzeć pokus diabelskich. Zastanówmy się nad częściami tej zbroi. Jedną z części tej zbroi jest przyłbica, która spełnia bardzo ważną rolę, bo chroni twarz żołnierza. Drogi słuchaczu, jeśli nie posiadasz zbawienia, to jesteś w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia. Diabeł cię zawsze ugodzi strzałami swoich pokus. Sprawiedliwość święty Paweł porównuje do pancerza. Wierzący muszą żyć sprawiedliwie, bo będą pokonani przez diabła. Prawdę święty Paweł porównuje do pasa, który nadaje odpowiedni wygląd człowiekowi, a buty łączy z głoszeniem Ewangelii. Uzbrojony żołnierz, ale bez butów,
wyglądałby bardzo śmiesznie i nie byłby zdolny do walki. Tak samo chrześcijanin, który nie mówi innym o zbawieniu i o łasce Bożej, nie posiada ważnej części zbroi Bożej. Wiarę święty Paweł porównuje do tarczy, która służy do odbijania ciosów przeciwnika. Diabeł przychodzi do wierzących z pociskami zwątpienia i różnych pokus, więc oni powinni mieć wiarę w słowa Boże i pomoc Bożą. Zbroja i tarcza są jednak niewystarczające do zwycięskiej walki. Żołnierz musi posiadać broń. Słowo Boże święty Paweł nazwał mieczem ducha. My czytamy w Piśmie Świętym, że Pan Jezus odparł wszystkie pokusy diabła Słowem Bożym. On po prostu cytował Pismo Święte. Drodzy słuchacze, to nam mówi o konieczności posiadania i czytania Pisma Świętego. Jeśli nie znamy nauk Bożych, to nie potrafimy dać odporu diabłu. W Piśmie Świętym znajdujemy odpowiedź na wszystkie pytania i wątpliwości, którymi możemy być atakowani. Pismo Święte, które inaczej nazywamy Słowem Bożym, jest mieczem ducha, ponieważ jego autorem jest Duch Święty. Prorocy, apostołowie i ewangeliści pisali go pod natchnieniem Ducha Świętego. Drogi słuchaczu, jeśli posiadasz Pismo Święte, to czytaj go i używaj go do walki z szatanem, a jeśli go nie posiadasz, to powinieneś go nabyć jak najpierw.